Cześć, witam. Siedzę sobie w moim ogrodzie jesiennym, w stroju też jesiennym, żeby złapać ostatnie promienie słońca jesiennego i żeby Wam pokazać dwie paczki, które otrzymałam od Kamili. Połączyłam je w jedno i tutaj obok, po mojej lewej stronie, stoi ogromny karton z całą zawartością obu paczek i teraz Wam tę zawartość pokażę. Najpierw przedmioty nieksiążkowe. Wyciągam, rozpakowuję. Proszę bardzo. Przepiękny tylajcik. Świecznik. Przecudny świecznik. Tutaj ma dziurkę tu. Przecudny świecznik. Wykonany z jakiegoś bardzo ciekawego materiału, takiego bardzo delikatnego, zresztą Kamila powiedziała, że mam delikatnie rozpakowywać. Następnie, no już się zjawia przy mnie, kto? Jacuś, więc może zaraz wskoczy, wskoczysz Jaculek. A propos Jaculka, taka podstawka z kotem. Jak mi to zrzucisz ogonem, no, to jutro nie będziesz ogona miał. Angielska. Porcelana angielska. Tutaj jest świąteczno-normalny ten magnesik. Tak, magnesik. Następnie coś na ząb. I tu jeszcze coś ciężkiego. Ło! Koty. Miziające się koty porcelanowe. Bestwick England. Więc cała ta porcelana i wszystkie te rzeczy porcelanowe są angielskie. O! Muszę. Więc naprawdę delikatniutko wszystko odskładać. Tak, już przechodzę do książek. Schyliłam się, żeby odpędzić Jacusia. Lampion Tea Light. Tak, dobrze. Teraz będą książki. To jest W kupie raźniej. Też tak uważam. Krasnale. Pokazywałam Wam po jednym z moich tych kiermaszy, książki używanej, Frit Inglustad i Sven Solem, Fascynujące życie i historia krasnali. Będę miała w połączeniu z tamtą i będę Wam mogła zrobić kompletny film. Szukam, jakiego on są, ja wiem, pewnie Norwegowie albo Szwedzi. Wy będziecie mieli wszystko, wiedzieli. Zrobię Wam kompletny filmik na temat krasnali, a już się zaczynają pojawiać w moim ogrodzie. Dlatego bardzo się cieszę na tę książkę. Kik. Kik, Ucieczka z mrocznego tropiku. Norman Lewis, angielski oczywiście. Angielski, Ocean Indyjski. O! Czyli Anglicy gdzieś tam w Indiach. Tu jest więcej kików. Neville Short, stary pan. Neville, angielski. Ja znam jego książkę Ostatni brzeg. Nie wiem, czy już Wam mówiłam, czy nie, ale świetna, o zagładzie świata przez bombę nuklearną. Okręt podwodny jedzie, żeby obejrzeć, co z tego świata zostało. Inny. Paul Scott, Podział łupów. Londyńczyk. Czy on nie...
Jest tak, klejnot korony. Był taki serial dawno, dawno temu pod tytułem Klejnot korony. Akcja działa się w Indiach. Był tam taki jeden zły wojskowy żołnierz i dobry Hindus. Pamiętam to. Co jeszcze? A, kik. Rajskie ptaki Polskot. Ten od perły w koronie. Tak. Dobrze. Co tu mamy? Henri Daniel Robs. Dzieje Chrystusa. To jest wydanie 72 rok. Francuski pisarz. Jeżeli znacie, to powiedzcie. A propos Francuzi, cieszą się, bo ich pisarka otrzymała Nobla. Ta od książki pod tytułem Lata, którą tam tak zachwalałam. Więc tu nosek zadziałał. Co tu mamy? Aha! Dla pana Andrzeja. Jemu zawsze coś musi skapnąć. I to jest 48 godzin Alistair MacLean. Jak ja uwielbiałam kiedyś książki Alistaira. Czy to jest ten oddział Nawarony? Nie wiem, ale wy mi powiedzcie. Ten. Koliberek, Łukasz, Henry James, tak? A propos o koliberkach będzie niedługo, bo już do nich znowu wróciłam. Jarosław Iwaszkiewicz o psach, kotach i diabłach. Co tu jest? Proza. Proza Iwaszkiewicza. Czytelnik 68. Byłam przed chwilą na spacerze z moimi psami i coś zaobserwowałam, o tym wam powiem. Biblioteka Narodowa. I to jest Gałczyński wybór wierszy. No, Gałczyński, wiadomo, cudowne wiersze i Biblioteka Narodowa na dodatek. Co tu jest? D.G. Lawrence, Zakochane kobiety. Ja to chyba już czytałam. Kiedyś chyba miałam z biblioteki. Czytelnik 86. Czytelnik 86. Krytycy angielscy często określają Davida Herberta Lawrence'a jako najznakomitszego kontynuatora tradycji romantycznej w literaturze XX wieku i współtwórcę nowoczesnej prozy powieściowej. Ciekawe, co on tam jeszcze napisał? Maria Rodziewiczówna na Wyżynach. No to są Kresy Wschodnie. Nie wiem, czy wam kiedyś mówiłam, że moja mama wielbiła. Mieliśmy w domu całe półki Rodziewiczówny. Zawsze, kiedy jest mowa o wiktoriańskim październiku, tak jak teraz, będzie filmik, bo czytam, to zawsze mi się Rodziewiczówna przypomina. Na Wyżynach. Jacuś wskoczył do P.G. Wodehouse. Wielce zobowiązany Jeeves. To ogromnie popularny humorysta angielski. Farsowe przygody pary niezrozłącznych bohaterów. Młodego człowieka z tak zwanych z wyższych sfer Berkiego Ustera i znacznie przewyższającego swego pracodawcę inteligentnią i wiedzą, służącego Jeevesa. Słyszałam o tym dużo. Bardzo dużo o tym słyszałam. Ale jakoś nie miałam szczęścia przeczytać. Z 77 roku wydanie. Na pewno coś więcej na ten temat wiecie. Znowu karteczka.
Polecam serię z inspektorem Johnem Rebusem. Cudowny Edynburg z cyklu powieści z Rebusem. Ian Rankin, Zaułek szkieletów. Tak, nie, Rebusem, bo to ma znaczenie. Nazwisko bohatera nie jest przypadkowe. Zdaniem Rankina, największa przyjemność dla pisarza to prowadzenie gry z czytelnikiem. Już go lubię. Co tu mamy jeszcze? Elizabeth George, Szkoła zbrodni. Makrabrycznego odkrycia dokonuje pod murem starego cmentarza. Natrafia na nagie zwłoki kilkunastoletniego chłopca, który musiał być przed śmiercią torturowany. Szkoła. Właśnie. Zobaczymy, jakie to tajemnice. Guy de Maupassant, paryska przygoda. Opowiada. Czy to są jego opowiadania? Tak. Opowiadania Guy de Maupassanta zawsze w cenie. Zaczyna się chmurzyć. Zapowiadają w Międzyrzeczu deszczyczek, ale mam nadzieję, że skończę wam opowiadać. Tutaj Michael Bond, Olga Dapolga. Każdy zna i lubi Paddingtona, a o Oldze Dapoldze nikt nie pamięta, więc przypominam, ja o Oldze Dapoldze nawet nic nie wiem. Wy wiecie? Olga da... ona jest myszą? Świnką morską. Nigdy nie słyszałam o Oldze Dapoldze, a wy? Więc czas się zapoznać. Co tu? Stachura Wysocki-Cohen. Piosenki. Te teksty zna się na pamięć. Albo znało się kiedyś, zanim Alzheimer. Jak to tam było? Prochowiec, niebieski prochowiec. Kto to tłumaczył? Nie ma? Maciej Zębaty, Michał Jagiełło i Tomasz Wroczyński. Zębaty to Cohen oczywiście. Słuchało się. Tak, karteczka pod znakiem pandy. Tę książkę kupiłam mając 8 lat w PRL-owskim Empiku. Poleżała kilka lat na półce, poczekała. Ulubione rozdziały o Yeti i potworze z Loch Ness. Pod znakiem pandy. Antonina Leńkowa. Co to jest? To są pewnie jakieś tajemnicze historie o zwierzętach. Widzę Diane Fossey i gorylę. Tak, to są historie o zwierzętach. Bardzo lubię. Tu jest panda wielka. Co? Ostatni. Bo poezja i koty. T.S. Eliot. Wiersze o kotach. Już wam pokazuję. Wiersze o kotach. Wiersze o kotach naszej księgarni. A już poznajecie te pyszczki. Kto ilustrował? Pan Grabiński oczywiście. Co to było? Buc, Bursztyn i goście? Też ilustrował. On cudownie rysował zwierzęta. Piękne. A więc książka ma dodatkowy walor. Te ilustracje są przecudne. Dobrze. To wszystko. Odkładam pudło. A więc Kamilo, bardzo ci dziękuję za te dwie przesyłki. Jesteś oczywiście
wspaniała. No, rewanżyk to muszę przygotować niesamowicie obfity i wyjątkowy. No bo jakżeż tu się zrewanżować za takie cudowności, ale postaram się, żebyś była zadowolona. A teraz informacja o tym, co zaobserwowałam podczas spaceru z moimi psami. Otóż kiełkuje oziminę. To jest informacja radosna dla nas wszystkich. Dziś mamy 10 października i kiełkuje oziminę. Pan właściciel pola, z którym rozmawiałam, jest naprawdę przeszczęśliwy. A ja jestem przeszczęśliwa nie tylko z powodu oziminy, ale przede wszystkim z powodu tych prezentów, które dostałam od Kamili. Kamilo, bardzo Ci dziękuję i zapraszam oczywiście do dyskusji. Dziękuję, do zobaczenia.